Witam serdecznie, nazywam się Tomek Andrzejewski, jestem gitarzystą ze stajni marki Ibanez. Dzisiaj spotkaliśmy się w łódzkim Guitar Center, moim zdaniem największym i najfajniejszym sklepie w tej części Europy, co widać. Jesteśmy tu w celu promocji instrumentów, nie tylko marki Ibanez, ale przede wszystkim gitar, muzyki gitarowej. Zagrają dzisiaj dla Was Martin Miller, wybitny gitarzysta z Niemiec, Andy Timmons, którego przedstawiać nie trzeba, twórca i czołowy gitarzysta światowy, związany z marką Endorser Sygnaturowany, oraz moja skromna osoba. Zapraszamy serdecznie wszystkich dzisiaj na spotkanie do Guitar Center. Życie muzyka w dobie internetu jest na pewno dzisiaj ciekawsze, ale wcale nie łatwiejsze ze względu na konkurencję, która jest ogromna. Dziś odpalamy sobie najpopularniejszy kanał YouTube i możemy przeglądać wśród mnóstwa muzyków, nie tylko gitarowców, ale ogólnie szeroko dostępnej muzyki, co niektórych może wpędzać w kompleksy. Na pewno nie jest tak prosto, jak za czasów PRL-u, gdzie wystarczyło mieć koneksję, mieć nagrany repertuar i funkcjonuje się z tym do dzisiaj, odcinając kupony. Dzisiaj trzeba reprezentować coś, co jest albo ciekawe, albo w takim stopniu wykonawczym dobre, że podoba się większości, a każdy odbiorca jest dzisiaj w stanie to po prostu legalnie sprawdzić, naciskając jeden klawisz, odtwarzając to za darmo, więc myślę, że w dobie internetu dla muzyków zmieniło się wszystko. Trzeba myśleć nie tylko o grze, ale o wizerunku, o możliwościach marketingowych. No jest masa po prostu rzeczy, które są i proste, i bardzo trudne do osiągnięcia przez zwykłego muzyka. Mogę się wypowiedzieć na pewno na temat Ibaneza, skoro już jesteśmy tutaj podczas dzisiejszego święta odnośnie ewolucji. Mam tych gitar sporo, z różnego okresu i na pewno wiele konstrukcyjnie się zmieniło. Przede wszystkim nie tylko liftingowe rzeczy, ale na pewno Ibanez wychodzi do przodu z bardzo różnymi drobnymi, a bardzo ważnymi aspektami, na przykład choćby rozwiązania mostków, montowania sprężyn typu Edge Zero, gdzie nie musimy już kręcić śrubokrętem, innych rozwiązań, gdzie mostek jest stabilizowany przez dodatkową belkę ze sprężynami. To wszystko jest mega ważne dla artysty, żeby ten instrument był jak najbardziej przyjazny. Komfort gryfu raczej jest niezmienny, bo to od lat 80., gdzie było jeszcze więcej wirtuozów szalonych w lateksowych spodniach, to się za bardzo nic nie zmieniło, ale na przykład proste rozwiązania, które ułatwiają nam życie, jak na przykład klapka, gdzie możemy dotrzeć do prętu. No, pomysł Ibaneza, nikt na to jeszcze wcześniej nie wpadł. Niby żadna rzecz, kawałek plastiku, a jednak bardzo ważna sprawa. Ogólnie, no myślę, że tyle na temat ewolucji. Różnego rodzaju drzewa, które są dzisiaj dostępne, w gitarach, które są budżetowe, dostępne dla różnego grona odbiorców, no nie tych takich najzamożniejszych, gdzie mamy na przykład, tak jak w tej gitarze, dostęp do węgę i bubingi, gdzie kiedyś tylko custom shopowe gitary mogły robić na takim drzewie. Dzisiaj to już mamy w normalnych, ludzkich cenach, więc myślę, że ta ewolucja jest nie tylko manualna, jakoś sprzętowa, ale również w wyjściu firmy do ludzi mniej zamożnych, żeby mieli taki sam komfort gry na instrumencie, jak ci, którzy posiadają zasobne portfele. Mega ważne dzisiaj. Klucz do opanowania gry na instrumencie. Nie ma czegoś takiego jak celna rada, bo tych sposobów jest mnóstwo. Jest na pewno jeden wątek, który jest niezmierny, że trzeba bardzo chcieć, bardzo dużo pracować i nie ma drogi na skróty. No to jest jedyny klucz. Bez drogi na skróty. Można na pewno przyspieszyć proces w dzisiejszych czasach, nie tylko korzystając z internetu, ale przede wszystkim z dobrego nauczyciela, ponieważ on może wyeliminować wszystkie błędy na samym początku tego kształcenia i to jest mega istotne. Dzisiaj mamy fachowców naprawdę wielu w naszym kraju i rada dla młodych adeptów: szukajcie dobrego nauczyciela, który pomoże Wam zmienić po prostu układ rąk, pomoże Wam dowiedzieć się, którą drogą iść.
Ibanez, nie oszukujmy się, jest marką, którą zna każdy gitarzysta na świecie. I czy ją lubi, czy jej nie lubi, to wie, co to jest, jakie to są gitary i z czym mamy do czynienia. Nie są to gitary dla każdego, są to gitary dla ludzi, którzy wiedzą, czego chcą od samego początku. Na pewno Ibanez bardzo mi pomaga jako muzykowi, nie tylko ze względu na fakt, że jest to dla mnie wyróżnieniem, że mogę być w tej rodzinie, w tej grupie Ibaneza, ale bardziej pod wpływem tego, że pomagają właśnie w promocji mojej osoby na takich eventach, rozumieją tą symbiozę między muzykiem a firmą. Rozumieją, że im artysta jest postrzegany lepiej, im jest wyżej, tym proces sprzedażowy jest lepszy i naprawdę pod względem współpracy z firmą jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę z nimi funkcjonować i mówię to całkowicie szczerze, tym bardziej, że ja pasjonatem tej marki jestem od dziecka po prostu, także od Bajtla, takiego po śląsku się wypowiem, jestem pasjonatem tych instrumentów i to, że jestem dzisiaj w tej grupie, to jest dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Gdybym miał wybrać jedną, jedyną gitarę ze stajni Ibaneza, powiem tak, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, gdyż ja nie przywiązuję się do instrumentu, traktuję to jako narzędzie. Im więcej tych narzędzi, tym większe możliwości edycji własnych umiejętności. I na pewno mam kilka takich, na których wygodnie mi się komfortowo gra i spełniają moje wymagania. Choćby na przykład ten instrument, który mam od niedawna, siedmiostrunowy Ibanez Premium. I na tą chwilę on spełnia moje oczekiwania. Co będzie dalej, nie mogę powiedzieć, więc nie mam jakiejś preferencji odnośnie konkretnego instrumentu. Zdarzyło się w moim życiu, że współpracowałem z różnymi tak zwanymi gwiazdkami. Były takie epizody, ale ja jestem, jakby to powiedzieć, indywidualistą i ktoś mógłby powiedzieć, robisz w ogóle dziwne rzeczy, bo robię różne produkcje, bardziej komercyjne czy mniej, ale ciągle dążę do tego, żeby krzewić tą gitarę od tej strony instrumentu jako instrumentu solowego, który nie do końca jest rozumiany przez większość ludzi na świecie, ale jest to moja pasja i tak szczerze mówiąc, na pewno chciałbym zagrać z kilkoma osobami, sprawdzić moich możliwości, stając w szranki z nimi, ale myślę, że głównym aspektem w moim życiu jest granie własnej muzyki, takiej, której ludzie będą chcieli słuchać, dalej muzyki instrumentalnej, gitarowej i nie mam jakichś wygórowanych ambicji, żeby z kimś współpracować na stałe. Po prostu jestem takim luźnym ptakiem. No. Najwyższą nagrodą dla mnie jako muzyka jest przede wszystkim słuchacz, który słucha mojej muzyki. Ten odbiorca na ostatnim etapie drogi produkcji muzyki i tworzenia jej. Jeżeli ktokolwiek chce słuchać mojej muzyki, ona mu się podoba, to jest dla mnie już największa nagroda, nie potrzebuję nic więcej.